Mało rzeczy irytuje nas tak, jak SMS o nadchodzącej promocji albo oferta pożyczki z banku. Niedawno część Polaków otrzymała bardzo dziwne powiadomienie, którego treści nie mogła zrozumieć. Eksperci pomogli wyjaśnić niecodzienną sytuację. Nic podobnego jeszcze się nie zdarzyło. Czasem bank lub sklepy, w których mamy założone konta, wysyłają nam SMS. Treść wiadomości zazwyczaj nie jest zbyt ciekawa. Najczęściej dotyczy to promocji lub aktualizacji regulaminu. Część użytkowników telefonów jednak mogło niedawno otrzymać bardzo dziwne powiadomienie. Dziwne powiadomienie wśród wiadomości SMS. Wśród wiadomości SMS i powiadomień niektórzy mogli zobaczyć bardzo dziwną wiadomość o treści 1. Dokładnie tyle treści zawierały tajemnicze powiadomienia, które wyświetliły się na ekranach użytkowników smartfonów. Później nie pojawił się już żaden alert, który miałby wytłumaczyć to osobliwe zjawisko. W końcu eksperci wyjaśnili, co się stało. Tajemnicze wiadomości SMS oraz dziwne powiadomienia często są powodem do niepokoju. Użytkownicy zazwyczaj boją się, że właśnie ktoś próbuje włamać się na ich konto i wyłudzić pieniądze albo padają ofiarą hakera, który wykradnie im wszystkie dane telefonu. Całe szczęście tym razem sytuacja okazała się dużo mniej poważna. Dziwne powiadomienia były bowiem efektem błędu programistów. Wiadomo, czym jest tajemniczy SMS. SMS i dziwne alerty o treści 1 nie są podstępem, mającym wyłudzić jakiekolwiek dane użytkowników. Te wiadomości otrzymały jedynie osoby korzystające ze smartfonów marki Samsung. Powiadomienia pojawiły się w aplikacji Znajdź mój telefon. W większości przypadków nie stało się nic złego. U niektórych użytkowników zarejestrowano restart urządzenia, ale nie niosło to za sobą żadnych konsekwencji. Za tym osobliwym wydarzeniem stoją programiści Samsunga. Powiadomienie zostało wysłane niezamierzenie do ograniczonej liczby urządzeń Galaxy. Pragniemy zapewnić naszych użytkowników, że nie wpływa ono w żaden sposób na funkcjonowanie ich urządzeń. Przepraszamy za niedogodności i zapewniamy, że podobne zdarzenie nie będzie miało miejsca w przyszłości, powiedział przedstawiciel biura prasowego firmy Samsung. Dzisiaj grzeje, 1. Ink w pilnie alarmuje, żywioł niebawem uderzy w Polskę z destrukcyjną mocą. Żółte alerty dla połowy kraju 2. Zapytała mamę o biologicznego ojca. W odpowiedzi dostała pudełko i poznała straszną prawdę, chociaż część osób mogła się zaniepokoić. Żaden SMS ani powiadomienie z innych aplikacji nie powinny spowodować szkód na telefonach. Użytkownicy mogą być spokojni o swoje dane. Najlepsze newsy dnia, źródło, Biznesinfo. PL Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów.
Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.